Wynalazek Goebbelsa. Grudnia 37 roku. Wpadłem do Schwanenwerder późnym popołudniem. Magda trochę chora. Była taka miła i cierpliwa. Dzieci były słodkie. Bardzo ich wszystkich kocham. Rozmawialiśmy, bawiliśmy się, bałaganiliśmy. Świetna zabawa. Wieczór. Monitoruję w Berlinie parę filmów. Panieństwo, film z Pragi, gra w nim Lidia Barowa. Cudowne aktorstwo, wspaniała reżyseria, ale kręcony w miejscach w jakiś sposób niechlujnych i brudnych. Typowo czeski. Nie porusza mnie wcale. Jednak nie można zaprzeczyć, że był zrobiony bardzo umiejętnie. Lida Barowa, kochanka Goebbelsa, rok 36. Podczas festiwalu w Bayreuth w roku 1938 Niemcy świętowały 125. rocznicę urodzin Ryszarda Wagnera. W jego nieśmiertelnych dziełach świat germański odnalazł najwspanialszy wyraz. 25 lipca 1938 roku, willa Wanfried. Magda była bardzo szczęśliwa. Ma się lepiej. Oboje jesteśmy szczęśliwi, że znów jesteśmy razem. Führer przyjechał wcześniej, był w dobrym nastroju, bardzo przyjacielski. Festiwal. Tristan. Pojawiliśmy się wszyscy razem w wielkiej procesji. Pierwszy akt wspaniały, drugi trochę żenujący i kiczowaty. Scena finałowa także niedobra, ale ta muzyka, ta akustyka, niezrównane. Z dołu tysiące czeskich Niemców wołają do Führera. To naprawdę wzruszające. Wódz powiedział mi, że już wkrótce rozwiąże tę sprawę. A na jego słowie można polegać. Pewnego dnia pojawi się znakomita okazja. Sierpnia 1938 roku. Ciężki dzień. Wieczorem długa rozmowa od serca z Magdą. Było to dla mnie straszliwe upokorzenie. Nigdy jej tego nie wybaczę. Jest dla mnie taka okrutna, niedobra. Żeby zasnąć, potrzebuję silnych leków. Od 3 dni nie miałem niczego w ustach. W pracy ciągle ta sama rutyna. Ledwo to wytrzymuję. Nie ma nikogo, kto mógłby mi pomóc. Zresztą i tak nikogo nie chcę. To ważne, by czuć w życiu ból, by nigdy nie uciekać przed problemami. To najboleśniejszy moment w moim życiu. 23 sierpnia 1939 roku. Ogłoszenie paktu o nieagresji z Moskwą stało się światową sensacją. Zmienił się stosunek sił w Europie. Londyn i Paryż są w szoku. Polacy zachowują się zuchowato, ale to sprawia, że robią dziwaczne wrażenie. To było ze strony Führera błyskotliwe posunięcie. Zobaczymy, jak zareaguje świat. Ruszają transporty wojskowe. Pracuję bez przerwy, od południa do późnego wieczora. Mam podyktować przemówienie na konferencję partyjną, ale to zadanie niemożliwe do wykonania. Nie mam pojęcia, kogo mam atakować, a kogo nie. Wódz pragnie ze mną rozmawiać. Zgodziłem się odwiedzić go w środę. Września 1939 roku. Wczoraj. W południe Führer polecił, by atak rozpoczęto około 5 rano. Wygląda na to, że klamka zapadła. Goering pozostaje sceptyczny. Wódz nie wierzy, że Anglicy będą interweniowali. Ekscytacja sięga zenitu. Pracowałem w domu. Nanoszę ostatnie poprawki w proklamacji do narodu i partii. Pracuję nad plakatami propagandowymi dla Polski. Jesteśmy przygotowani.
londyńskie blizny. Ich wysokości nadal dzielą z poddanymi zagrożenie wynikające z nalotów na Londyn. Wiele godzin spędzili oglądając zniszczenia i osobiście pilnowali tego, by zrobić wszystko, co możliwe dla ludzi bezdomnych i dotkniętych innymi nieszczęściami. Widzieli wiele miejsc, w tym słynny gabinet Madame Tussaud, zbombardowany jako jeden z pierwszych obiektów. A oto kilka postaci, które przetrwały nalot, gdyby tylko były prawdziwe. Poważnych uszkodzeń doznały duże sklepy na Oxford Street. Bombardowanie takich miejsc może wydawać się szokujące i naprawdę jest straszne, ale nie wygra dla Hitlera wojny. 23 października 1940 roku. Churchill wygłosił odezwę do ludności Francji. Napastliwą, zuchwałą i ociekającą hipokryzją. Ohydne, tłuste zwierzę. Naszkicowałem przemowę, ostrą ripostę. Jeśli im nie odpowiemy, Anglicy nadal będą czerpali siłę ze swych iluzji. Drogi papo, jak żołnierze maszerujemy. I jak zgadłeś, z życzeniami idziemy. Z dumnie wypiętymi piersiami przychodzimy, bo dziś są twoje urodziny. 30 października 1940 roku. Mam 43 lata. Trochę refleksji, rozmyślań to w takim dniu pomaga. Dzieci pierwsze złożyły mi życzenia. Stały w szeregu jak piszczałki w organach. Recytowały wierszyki, dawały mi kwiaty i prezenty. To było słodkie. Oglądaliśmy film Dzieci ze łzami radości i smutku. Jakże to było miłe. Listopada 1940 roku. Deszcz i mgła. W Pradze pogoda ohydna. Widziałem zabytki. Katedra Świętego Wita i jej skarby, wspaniałe stare budowle, ulice i place. Zakochałem się w tym mieście. Czuję się, że jest niemieckie, a my sprawimy, by znów niemieckim się stało. Przyjęcie w ratuszu. Naprawdę piękna sala. Długie przemówienia. I ja wypowiedziałem kilka uprzejmych słów. Nasi ludzie tutaj bezustannie dogryzają Czechom, otwierając na nowo stare rany. To nie jest dobra propaganda. Spróbuję naprawić uszkodzenia. Drugiego kwietnia 1941 roku. Wieczorem premiera wuja Kriegera dla dużej grupy przyjaciół u mnie w domu. Precz z Anglią, ognia. Fantastyczne przeżycie. Film okazał się wielkim sukcesem. Wszyscy byli podekscytowani. Gwiazda Emil Jannings przeszedł samego siebie. O takim antybrytyjskim filmie można tylko marzyć. Nie powinienem był wysyłać cię do Anglii. Wróciłeś jako obcokrajowiec, stałeś się Anglikiem. Nie mów tak, ojcze. Nie dociera do ciebie prawda? Tylko na siebie popatrz. Czy wyglądasz na bura? Anglia, Anglia, co drugie słowo Anglia. Anglicy są naszymi wrogami, naszymi odwiecznymi wrogami. Każdy, kto wchodzi z nimi w układy, sprzedaje im swoją duszę. Ale przysięgam ci, póki żyję, do tego nie dojdzie. Tak mi dopomóż Bóg. Szóstego kwietnia 1941 roku. Wuj Kruger wzbudził silne emocje, recenzje były fantastyczne. Kilku nadętych biurokratów z MSZ-u było wyjątkiem. Reszta była zachwycona. Reichsminister dr Goebbels przyjął doktora Emila Janningsa za jego rolę w filmie Wuj Krieger. Podczas spotkania minister wręczył aktorowi pierścień honorowy. Jest to pierwszy przedstawiciel świata filmu, który otrzymał tę nową nagrodę. Została ona stworzona, by uhonorować wyróżniające się wydarzenia w niemieckim świecie filmowym. 13 maja 1941 roku. Wieczorem straszne wieści. Mimo zakazu Hitlera, Hess wystartował samolotem i od soboty nikt go nie widział. Musimy przypuszczać, że zaginął. Komunikat wodza sugeruje, że przyczyną lotu są urojenia wraz z poronionymi pomysłami zawarcia pokoju. Niemal niewiarygodny cios. Naszymi podziękowaniami dla ciebie
jest przysięga, że będziemy stać u Twego boku na dobre i na złe, cokolwiek się zdarzy. W tej chwili oszacowanie konsekwencji jest niemożliwe. Wódz jest zdruzgotany. Co za spektakl dla świata. Zastępca Führera okazuje się psychiczną ruiną. Straszne i nie do pomyślenia. Zaciskamy zęby i pracujemy dalej. 22 czerwca 1941 roku. Wczoraj. Powiedziałem podwładnym. Zewsząd niewiarygodna radość. Większość odgadła prawdę. Od razu zaczęliśmy pracować jak szaleni. Radio, prasa i filmowcy z kroniki zmobilizowani. Wszystko chodzi jak w zegarku. 3:30 rano. Grzmi ciężka artyleria. Niech Bóg błogosławi naszą broń. Wilhelmplatz na zewnątrz pusty i cichy. Berlin śpi. Rzesza śpi. Wielka i wspaniała epoka daje początek nowej Rzeszy. Być może bolesny początek, ale już widać światło w oddali. Brzmi nowy sygnał, potężny, grzmiący i majestatyczny. 4 stacji radiowych odczytałem proklamację Führera. Również dla mnie była to znacząca chwila. Trudy minionych tygodni i miesięcy. Czuję się wyzwolony. Po miesiącach milczenia o 11:00 Führer wybiera jedyną możliwą opcję. Wypowiadając słowa, uznałem, że trzeba ponownie oddać przyszłość i przeznaczenie naszego narodu w ręce niemieckich żołnierzy. 24 czerwca 1941 roku. 480 metrów filmu z początku kampanii rosyjskiej. Ukazane są niektóre nasze nowe typy uzbrojenia, wielkie bestie rozwalające wszystko, co stanie im na drodze. Oto boski osąd historii nad Związkiem Sowieckim. Antyrosyjski front europejski nabiera kształtów niemal sam z siebie. Niczego nie robimy sami, by nie wzbudzać podejrzeń. Myślę, że wojna z Moskwą będzie naszym największym osiągnięciem. Psychologicznym, a może i militarnym. Czerwca 1941 roku. Zeznania rosyjskich jeńców wojennych ukazują przerażającą ignorancję. Oto produkt bolszewickiej edukacji. Ani szkolenia, ani dyscypliny. Wielu żołnierzy woli się zastrzelić, niż trafić do niewoli. Wpojono im lęk przed naszymi ludźmi. Nasza propaganda medialna nie dociera. Musimy zrzucać ulotki, by nas zrozumieli. Czerwca 1941 roku. Führer powiedział mi, że mogę deportować Żydów z Berlina od razu po zakończeniu kampanii na wschodzie. Berlin musi być wolny od żydostwa. To skandaliczna sprawa, że 78 tysięcy Żydów, a większość z nich to pasożyty, może sobie szczęśliwie chodzić po stolicy Rzeszy Niemieckiej. Niszczą nie tylko obraz miasta, ale i jego atmosferę. Sytuacja poprawi się, gdy będą musieli nosić opaski. Ale pozbycie się ich to jedyny sposób rozwiązania problemu. Września 2, 1941 roku. Poza Mussolinim Włosi nie mają żadnych przywódców. Mówią, że są mistrzami improwizacji, ale większość tychże im się nie udaje. Organizacja i przygotowywanie czegoś nie są ich silną stroną. Wieczorem pokazano nowy rzymski film mający rozpocząć włoski udział w Biennale. Żelazna korona. Premiera to kompletna klapa, a sam film to seria kinematograficznych nieprawdopodobieństw. Nawet nie warte dyskusji. Włosi wszystkie nadzieje pokładali w tej premierze. Ale nawet ich własna widownia była niezadowolona. Jestem szczęśliwy, że poronione eksperymenty w tym stylu nie są już możliwe w niemieckim kinie. Niestrudzenie pracowałem, by wyeliminować wszelkie takie eksperymenty estetyczne.
Możemy tylko skorzystać na tym, że Włochom całkiem brakuje talentu w tej dziedzinie. Wieczór zakończył się wielkim przyjęciem w Cinecittà. Wielka pompa, ceremonia, ale co znaczy wspaniała gala, jeśli film jest do niczego? To filmy się liczą, a nie przyjęcia. Po przyjęciu wybrałem się na przejażdżkę po mieście oświetlonym światłem księżyca. Wenecja jest urokliwie piękna, zwłaszcza gdy brak sztucznego oświetlenia. Te wieże, sylwetki budynków, to doprawdy magiczny widok. Wojna jest odległa, nawet jeśli jest nieuniknioną koniecznością. To miasto dobitniej niż wszystko inne udowadnia, że wojna jest środkiem do osiągnięcia celu, nigdy celem samym w sobie. Prince of Wales rzucił kotwicę. Pan Churchill udaje się na pokład amerykańskiego krążownika Augusta, którym w umówione miejsce przybył pan Roosevelt, podobno wędkujący na swoim jachcie potomak. 7 września 1941 roku. Pokazano mi film ze spotkania Roosevelta i Churchilla na Atlantyku. Słaby i amatorski. Wcale nie przyciąga uwagi. Więc takie śmieci Anglicy nazywają propagandą? Jakże przewyższamy na tym polu naszych wrogów? Robią dużo hałasu, ale nic z tego nie wynika. Panie Ruman, czy możemy pogadać? Dobrze, potem studium. Roku. Przez ostatnie 2 lata stworzyliśmy osiągnięcia kinematografii w niewyobrażalnych wcześniej rozmiarach. To głównie dzięki temu, że ukazujemy współczesne tematy we współczesny sposób. Jadę do mieszkania mojego brata. Przebierz się szybko i przynieś tu moją walizkę. Proszę trochę wcześniej. Odsuń się od niej podczas poprzedniego zdania. Musi na ekranie pojawić się sama. Nowa generacja filmowców jest licha. Sprawiają za bardzo burżuazyjne wrażenie. Raczej nikt spośród wybranych przez nas mężczyzn i kobiet pozostawi po sobie ślad w międzynarodowym świecie filmu. To musi się zmienić. Jeśli niemieckie kino ma podbić świat, musi mieć aktorów, którzy staną się powszechnie znani. Nie spocznę, póki w tej dziedzinie nie nastąpi rzeczywisty postęp. Listopada 1941 roku. Czytałem książkę Churchilla Krew, pot i łzy. To kompilacja jego przemówień z ostatnich 2 lat. Widać inteligencję polemiczną. Napisana jest wyjątkowo dobrze. On ma swój wyraźny styl, nawet jeśli cynizm argumentów wydaje się zaskakujący naszemu sposobowi rozumowania. Nie można zaprzeczyć, że Churchill to przeciwnik, który wymaga szacunku. Nie jest nawet w części tak głupi jak Chamberlain. listopada 1941 roku. Führer nigdy nie był zdania, że powinniśmy zdobywać duże sowieckie miasta. Nie daje to korzyści praktycznych, a trzeba wykarmić masę kobiet i dzieci. Celem nie jest okupacja Moskwy czy Leningradu. Mają być zniszczone, a ziemia zostanie zaorana. Moim zdaniem pogarda wodza dla prestiżu podczas prowadzenia działań wojennych jest godna podziwu. Nawet nie rozważa zdobycia Moskwy i urządzenia tam parady zwycięstwa. Celem tego rodzaju wojny nie są kolejne zdobycze, lecz zniszczenie wroga. Tylko to się liczy.
i staramy się ten cel osiągnąć ze wszystkich sił. Grudnia 1941 roku. Czytam obszerny raport z końca listopada sporządzony przez oficera z frontu wschodniego. Lektura przywołuje do rzeczywistości. Brakuje im wszystkiego: żywności, paliwa, broni, amunicji, żołnierzy. Nastrój w armii nadal stosunkowo dobry. Jednak ludzie mają nieokreślone przeczucie, że coś poszło nie tak. Odezwa Führera rzecz jasna przyniesie im ulgę. Nasza hura optymistyczna propaganda, przez co rozumiem propagandę twierdzącą, mimo mego sprzeciwu, że kampania na wschodzie już została wygrana, odbierana jest pogardliwie. Szef prasy Rzeszy, dr Dietrich, nie ma bladego pojęcia, jakich narobił szkód. Jego przemówienie było całkowitą klęską. Dokładnie w chwili, gdy przemawiał, żołnierze na froncie toczyli najcięższe walki. Stawiali czoła największym trudnościom. Łatwo sobie wyobrazić, co zwykły piechociarz myśli o tych patriotycznych bzdurach. Jestem rozżalony, że ludzie obarczają mnie częścią odpowiedzialności, mimo że nie miałem z tym nic wspólnego i walczyłem z tymi pomysłami. May 15, 1943 roku. Późnym popołudniem zacząłem dyktować przemówienie na spotkanie w Pałacu Sportu. Wieczorem poprawiłem i skończyłem je. Uważam, że będzie bardzo skuteczne. Może okazać się jednym z moich najwspanialszych dzieł jako mówcy. Takie przemówienie potrzebne jest morale niemieckiego narodu. Trzeba dodać mu odwagi. Gdyby tylko można było być milionem osób i osiągnąć milion razy więcej niż dziś. May 1, 1943 roku. Wczoraj. O 17:00 zaczął się długo oczekiwany meeting w Pałacu Sportu. Tłumy były przeogromne. Bramy trzeba było zamknąć już o 16:30. Atmosfera zbliżona była do masowej histerii. Berlińczycy to w tej chwili najbardziej świadoma politycznie publiczność, jaką mamy w Rzeszy. Niemal cały rząd, wielu zarządców regionalnych i gauleiterów, prawie wszyscy sekretarze stanu byli obecni. Prawdziwy przekrój społeczeństwa. Anglicy twierdzą, że Niemcy są przeciwni rządowym planom wojny totalnej. Anglicy twierdzą, że Niemcy chcą kapitulacji, a nie wojny totalnej. Nigdy. Czy pragniecie wojny totalnej? Czy pragniecie jej bardziej totalnej i radykalnej, niż możemy sobie wyobrazić dziś? Czy jesteś zdecydowany podążać za wodzem, by doprowadzić wojnę do zwycięskiego końca, nawet jeśli oznacza to dla was najcięższe brzemię? Byłem, jak sądzę, w dobrej formie jako mówca. Zjazd przekształciłem w stan totalnej duchowej mobilizacji. Zjazd zakończył się chaosem. Pałac Sportu nigdy nie był świadkiem takich scen. Nawet przed 1933 rokiem. Naród niemiecki gotów jest poświęcić wszystko dla wojny i naszego zwycięstwa. Uczynię wszystko, by wojna totalna nie pozostała tylko w sferze czystej teorii. Od dziś naszym hasłem: powstań narodzie, zerwij się burzą. Thank you.
3 marca 1943 roku. W drodze do Berlina dowiedziałem się, że miasto stało się w nocy celem poważnego nalotu bombowego. Z początkowych raportów nie mogłem ocenić siły ataku. Natychmiast objechałem miasto, by oszacować zniszczenia. Zacząłem od kościoła świętej Jadwigi. Potwornie zniszczony. Księża od świętej Jadwigi błagali o inne miejsce na odprawianie posługi. Zgodziłem się. Drobne podarki zyskują przyjaciół. Maja 1943 roku. Rozmawiałem na temat naszego nowego projektu Kolberg. W tym filmie ukażemy wolę jednostki i społeczeństwa, by wytrwać nawet w rozpaczliwej sytuacji. To będzie ważna lekcja, zwłaszcza dla atakowanych rejonów. Film oparty jest na faktach. Prusacy nie strzelają. Gdzie Gneisenau i jego artyleria? Reżyser Hallen początkowo nie chciał robić tego filmu. Teraz jest jego zwolennikiem. Obiecuje premierę na święta Bożego Narodzenia. Będziemy chyba wówczas bardzo potrzebować tego filmu. 24 listopada 1943 roku. Przyjrzałem się sytuacji Berlina, przygnębiające. Nie rozumiem, jak Anglikom udało się dokonać takich zniszczeń. Ministerstwo propagandy w większości oszczędzili. Wilhelmsplatz. Scena rozpaczy. Z samego rana długa konferencja z rejonowymi przewodniczącymi NSDAP i innymi odpowiedzialnymi za Berlin. Dyskutowaliśmy, co trzeba zrobić. Dużo improwizujemy. Jasne jest, że odpowiedź na naloty jest wyjątkowo efektywna. Berlińczycy wiedzą, które obszary ratować, a które lepiej zostawić. Lutego 1944 roku. Führer wygłosił kilka ciepłych słów dla Berlińczyków. Zaznaczył, że Berlin podczas ostatnich nalotów stał się prawdziwą stolicą Rzeszy. Berlińczycy wykazali się podczas nalotów odwagą i wytrwałością, jaką niewielu im przypisywało. Czerwca 1944 roku. Wczoraj w nocy zaczęły napływać raporty o inwazji aliantów na zachodzie. Führer był wyjątkowo ożywiony.
Desant ma miejsce dokładnie tam, gdzie przewidział. Powinniśmy sobie z tym poradzić, chyba że wszystko pójdzie nie tak. Niestety wróg wysłał już do akcji czołgi, ale mobilizujemy rezerwy. Wyruszyły już dwie doborowe dywizje. Wódz jest przekonany, że zmieciemy oddziały, które wylądowały, a także spadochroniarzy. Słowa ministra o nowej, cudownej broni V1 powitał szalony aplauz. Powiedziałem w Berlinie po potężnych nalotach. Nadejdzie moment, gdy odpłacimy Anglikom. Angielska prasa krytykowała mnie i pytała ironicznie, czy nowa broń nie jest raczej dziełem Ministerstwa Propagandy niż Ministerstwa Wojny. Nie było moją rolą wyprowadzanie ich z błędu. Sądziłem, że im dłużej w to nie wierzą, tym lepiej. Zaskoczenie również jest potężną bronią. 18 czerwca 1944 roku. Nasza broń odwetowa na całym świecie stała się tematem numer jeden. Anglicy mogą robić, co w ich mocy, by się jej przeciwstawić, ale to na nic. Ludność Londynu panikuje. Od czwartkowego wieczoru nie ustajemy w ostrzale. Nie ma dobrej obrony przed naszymi rakietami. Lipca 1944 roku. Entuzjazm dramatycznie osłabł. I V1, i wysiłki, by odeprzeć inwazję, są rozczarowaniem. Ale i na wschodzie brak nadziei. Zarządzanie informacji poddane zostało krytyce prasy i radia. Nasi dziennikarze i prezenterzy jak zwykle za dużo mówili. Od zawsze to krytykowałem. Ludzie nie chcą już gładkich słówek, chcą słyszeć o kłopotach. Hegert uważa, że możemy wykorzystać slogan krew, pot i łzy na naszą korzyść. Takie hasło uczyniłoby nas odpornymi na ciosy. Volkssturm udowodnił wrogom, że nieprzyjacielski terror nie złamie narodu niemieckiego. A duch narodu w końcu zatriumfuje nad liczebnością, potęgą sprzętu oraz nienawiścią. Pierwszy grudnia. Pokaz filmu Kolberg. Prawdziwe arcydzieło. Mieszkańcy koło brzegu, Prusacy. Niemcy. Nie ma miłości większej nad umiłowanie ojczyzny i radości słodszej niż radość wolności. Wszyscy wiecie, co nas czeka, jeśli nie uda nam się wygrać tej bitwy z honorem. Nieważne, co musi poświęcić dany człowiek. Nic nie może się równać z wartościami, których musimy bronić, jeśli mamy pozostać Prusakami i Niemcami. Obywatele, żołnierze. Najlepszą drogą obrony twierdzy jest atak. Film ma taką wymowę, także polityczną, że można by przypuszczać, że ma na zlecenie odpowiadać na pytania obecnie nurtujące Niemców. Jeśli chodzi o morale narodu, ten film to ekwiwalent wygranej bitwy. lutego 1945 roku. Nie ma już sensu omijanie problemów. Nie pomoże Führerowi milczenie mające oszczędzić jego uczucia. Wczorajsza dyskusja z wodzem była dramatyczna i zażarta. Jednak Führer zgodził się ze mną co do joty. Był zdenerwowany tym, że sytuacja tak się pogorszyła, a nie tym, że mówiłem szczerze i otwarcie. I
Jeśli ktoś taki jak Göring nie trzyma linii, trzeba go doprowadzić do porządku. Obwieszone medalami błazny i próżne, wyperfumowane fircyki nie mają miejsca w naszym dowództwie. Nie spocznę, póki Führer nie zaprowadzi porządku. Na przykład po prostu koszmarny jest, gdy wyższy oficer III Rzeszy paraduje w srebrno-szarym mundurze na tym etapie wojny. Cóż za niestosowne zachowanie, wziąwszy pod uwagę sytuację. Mam nadzieję, że Führerowi uda się ponownie zrobić z Göringa mężczyznę. Bitwa o Frankfurt. Nasze pozycje nad Odrą. Gauleiter Berlina, dr Goebbels, nadzoruje przygotowania do obrony. Minister i generał Busse. Grenadierzy i KM-iści są okopani wzdłuż rzeki. Marca 1945 roku. Jadę za dnia do Zgorzelca. Pogoda mroźna i bezchmurna. Wszędzie było wspaniałe słońce. Opuszczając ruiny Berlina, wjeżdża się na tereny nietknięte wojną. To naprawdę wspaniałe być na wsi i znów oddychać świeżym powietrzem. Mieszkańcom wojna przeszkodziła tylko trochę. Pozazdrościć. Po chwili zbliżamy się do frontu. Wkraczamy w strefę wojny. Z daleka widać rozbłyski dział, naszych i wroga. I wjechaliśmy do Lubania, bardzo zniszczonego walkami poprzednich dni. Wyzwolenie Lubania. W początkach marca pod silną osłoną myśliwców czołgi i grenadierzy przypuścili kontratak na to miasteczko tuż pod Zgorzelcem. Po zażartych walkach Niemcy odzyskali miasto. Spadochroniarze, którzy tak fantastycznie walczyli o Lubań, defilowali w ruinach tego miasteczka. Generał Scherner przemówił do oddziałów, chwaląc mnie i moją pracę. Szczególnie wychwalał moje stałe i niestrudzone wysiłki we wcielaniu w życie wojny totalnej. Powiedział, że jestem jedną z niewielu osób mających posłuch u frontowców. Żadnych oznak defetyzmu. Doświadczyłem tego, przemawiając do Volkssturmu w zatłoczonym zgorzeleckim ratuszu. Mówiłem o tym, że trzeba walczyć i nigdy się nie poddawać. Te dywizje, które przypuściły pomniejsze ataki, w następnych tygodniach i miesiącach zaczną ofensywę i będą wkraczać do walki, jakby szły na mszę. Gdy wezmą broń i wsiądą do swych pojazdów opancerzonych, będą myśleli jedynie o swoich martwych dzieciach i zgwałconych kobietach. I zew zemsty, który zrodzi się w ich gardłach, sprawi, że wróg zblednie. W niemieckim mieście Reit stoi zamek, który ludność miasta ofiarowała Goebbelsowi. Kazała im to uczynić partia nazistowska. Ale nie sądzę, by się sprzeciwiali. Uważali wówczas, że doktor to dobry człowiek. Był to hołd dla urodzonego w tym mieście Goebbelsa. Oczywiście wiemy, jakim nieszczęściem był sam fakt narodzin Goebbelsa. 11 marca 1945 roku. Co denerwuje mnie najbardziej, to zachowanie moich rodaków z Reit. Amerykanie ich przekabacili. Niejaki Vogelsang, znany mi z dawna jako narodowy socjalista, filistyn pełną gębą, poszedł do amerykańskich władz okupacyjnych i zaoferował, że będzie pełnił rolę burmistrza. Załatwię tego człowieka przy najbliższej okazji. Zrobią to członkowie partii z Berlina, szkoleni do takich operacji. Tak jak to było do przewidzenia, Amerykanie zaczęli wydawać tak zwaną wolną niemiecką gazetę w Reit.
jednym z pierwszych okupowanych przez nich miast. Ich triumf wydaje się cokolwiek przedwczesny. Znajdę sposób, by uporządkować sprawę, przynajmniej w raju. Obrońcy Berlina, oczy waszych żon, matek i dzieci są zwrócone na was. Powierzyły wam życie, szczęście, zdrowie i przyszłość. Znacie zadanie, jakie przed wami stoi i wiecie, że je wypełnicie. Nadeszła chwila prawdy. Wraz ze swymi ludźmi pozostanę w stolicy. Tak samo moja żona i dzieci. Uczynię wszystko, co w mej mocy, by zmobilizować obronę stolicy Rzeszy. Jestem z wami myślą i czynem. Razem odrzucimy wspólnego wroga. Mury naszego miasta powstrzymają mongolskie hordy. Nasza walka będzie dla narodu sygnałem, by powstał i walczył z żelazną konsekwencją. Płonie w nas fantastyczna wola, by stolica Rzeszy nigdy nie trafiła w bolszewickie łapy. Będziemy walczyć i pracować solidarnie. Gdy 1 maja 1945 roku Sowieci zbliżali się do bunkra Hitlera, Goebbels zlecił zabójstwo swoich dzieci. Potem wraz z żoną popełnił samobójstwo. Ich zwłoki odnaleziono i zidentyfikowano wkrótce potem. Wersja polska, Studio Company. Tekst Marcin Grisznak. Czytał Andrzej Gajda.